Witam Państwa serdecznie w miejscowości Stare Wierzchowo. Korzystając z pięknej pogody, z popołudnia sobotniego, chciałem przywitać Panią Małgorzatę Golińską, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Pana Tomasza Wójcika, wojewodę zachodniopomorskiego, a także mieszkańców gminy Szczecinek, którzy przyjechali tutaj dzisiaj w osobach sołtysów, radnych i mieszkańców tutaj miejscowości Stare Wierzchowo, żeby otworzyć, zamknąć pewien etap naszej pracy polegający na zakończeniu projektu dotyczącego przebudowy i modernizacji dróg, które były realizowane, ten projekt był realizowany dzięki Polskiemu Ładowi, gdzie zostały zaangażowane środki z budżetu państwa, z budżetu gminy. Dzięki temu został przeprowadzony proces inwestycyjny na 15 kilometrach dróg, w 22 lokalizacjach, gdzie objęty został teren całej gminy i dzisiaj dzięki temu, że tak się to stało, gościmy na przekazaniu do użytkowania naszych radnych i sołtysów. Ja się bardzo cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj na oddaniu do użytku, oddaniu mieszkańcom kolejnych odcinków dróg wykonanych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu, programu rządowego, który już kilka edycji swoich miał i który pokazuje, że nie tylko był trafionym programem, niezwykle potrzebnym, ale bardzo pozytywnie odbieranym przez mieszkańców, przez społeczności lokalne, dlatego, że tak naprawdę pozostawia decyzję do wydatkowania środków samorządom, czyli tym osobom i tym instytucjom, które najlepiej wiedzą, czego im potrzeba i co jest najpilniejsze do wykonania. Z każdą inwestycją drogową mówimy, że pojawia się większe bezpieczeństwo dla użytkowników dróg, pojawia się lepszy komfort funkcjonowania dla mieszkańców, którzy z tych dróg korzystają, ale ja często też mówię, że pojawia się po prostu normalność, coś, co każdemu z nich się już dawno należało. Z wielu przyczyn, z braku środków, z braku finansów, tych inwestycji nie można było wykonać wcześniej. Dzisiaj dzięki programowi Polski Ład są one wykonywane i z deklaracji pana premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że będą kolejne edycje Polskiego Ładu i mam nadzieję, że również gmina Szczecinek będzie korzystała z kolejnych edycji, z kolejnych środków. Ja oczywiście deklaruję, że będę każdy taki wniosek wspierać. Bardzo dziękuję. Rządowy program inwestycji strategicznych to w ciągu 2 lat tutaj w gminie wiejskiej Szczecinek prawie 24 miliony złotych, w tym bardzo duże pieniądze na realizację inwestycji drogowych. Jak pan wójt już podkreślił, 15 kilometrów dróg zostanie zrealizowanych właśnie dzięki dotacji rządowego programu inwestycji strategicznych. To drogi, które są na co dzień bardzo potrzebne mieszkańcom, bo to przecież państwo, mieszkańcy, na co dzień poruszacie się tymi drogami i wiecie, że tutaj w tych drogach, które zostały już zrealizowane, ten komfort, bezpieczeństwo jazdy się znacznie polepszyło. Ale oprócz tego, oprócz rządowego programu inwestycji strategicznych, jest jeszcze Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. I tutaj gmina wiejska Szczecinek pozyskała ponad 1 000 000 złotych na realizację inwestycji drogowych w Turowie, ale również i w Parsencku. Teraz tutaj jest jeszcze jeden nabór, który jest aktualnie oceniany i mam nadzieję, że realizacja inwestycji drogowej w Turowie będzie również zrealizowana. Gratuluję mieszkańcom, sołtysom tych wspaniałych inwestycji, a wszystkim mieszkańcom przede wszystkim tego, że mogą się poruszać po dobrych i bezpiecznych drogach. Dziękuję.